recenzje od serca. Nazywam się Marek Wójtowicz, jestem nauczycielem akademickim, pracuję w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Teologicznym. Chciałbym zarekomendować na początek całą serię książek. Może je pokażę. Najpierw wziąłem 2 tomy spośród 12, które się ukazały. No, są to dosyć tomy pokaźne, sporo stron do czytania. Autorem tych książek jest John Flanagan. To autor australijski. Mieszka w Australii, ale pisze o sprawach, które dotyczą naszej kultury, naszej zachodnioeuropejskiej kultury i sytuuje akcję tych swoich książek właśnie w jakichś bliżej nieokreślonych starożytnych czasach w Europie. Książka, czy cała seria nosi tytuł Zwiadowcy. Jak mówię, ukazało się 12 tomów i przedstawiają one no, pewne historie skupione wokół kilku centralnych postaci. I ta książka jest taka może nie dzisiejsza. Współcześnie, gdy wydaje się całe takie serie książek, to zwykle one mają charakter science fiction, zwykle są jakieś elementy takie nadzwyczajne. Natomiast ta seria jest taka bardzo klasyczna, przedstawia przygody właśnie tych wybranych bohaterów. Są oni bardzo tak wyraziście zarysowani. Dosyć jest jasna fabuła, a więc wiemy, po czyjej stronie jest racja, wiemy, że są bohaterowie pozytywni i negatywni. W tym sensie ta książka pozwala może porządkować świat i no, porywa. Porywa czym? Wartością fabuły, przygodami, pomysłami. Myślę, że dla miłośników właśnie książek przygodowych będzie stanowiła taką wielką gratkę. No i muszę przyznać, że generalnie są to książki dla młodzieży, ale ja jako osoba dorosła bardzo chętnie je czytam. Może to jest taki powrót trochę do czasów właśnie, gdy miałem mniej lat, gdy takie książki połykałem jedną za drugą. I patrząc trochę z punktu widzenia człowieka dorosłego, ojca, to może zwłaszcza mogę zalecić te książki, bo jest w nich jakieś takie prawe odniesienie do życia, że są jasno ukazane pewne wartości, że wyraźnie widać, czym jest prawda, czym jest uczciwość, czym jest braterstwo, czym jest poświęcenie. Więc no może te książki uczą tego, co w życiu najważniejsze. Uczą może nieco idealistycznie, ale jednak myślę, że też mogą być takim elementem kształtującym charakter, osobowość, zwłaszcza osób młodych. Serdecznie polecam. Dziękuję.